brakuje w Ustroniu? To znaczy w sumie... Dyskoteki? Moja droga, my już jesteśmy za starzy na dyskotekę. No, już nie, to nie. Wie pani, czego brakuje przede wszystkim, bo wiem, że tu jest typowo uzdrowiskowo miejscowość, powinni więcej toalet postawić, bo jednak chodzą pensjonariusze na spacer i później kombinują. Już widzi pani te tojtojki, co były, już zniknęły. A wiadomo, czy, jak ma różne tam potrzeby i myśli się z kroplą czy jak, no i kombinują później. Albo do lokalu jakiegoś, a jak nie, no to szukać po krzaczkach sobie, żeby wodę spuścić, jak to się mówi. No tak jak właśnie te toalety, nie wiem, może więcej tych takich do zjedzenia, żeby coś tak było, dobre jedzenie, żeby... No tak raczej nic więcej. Bo mnie na przykład niczego nie brakuje. Nie wiem jak pan mężowi, ale mnie niczego nie brakuje. Tak. Nie, niczego nam tu nie brakuje. Co byśmy tylko chcieli, to jest. Zresztą wymagań jakichś dużych to nie mamy. No, musiałabym się zastanowić, czego brakuje. Na razie, żeby być grzecznym, to niczego. Kawiarenki czy kawiarenek, takich z pewnym charakterem. Jakichś takich przytulnych, bo tutaj są tylko sklepy, cukiernie. A takie coś by się przytulne przydało. Jeszcze za mało Ustro nie znamy. Za mało znacie? Tak, tak. My jesteśmy w ogóle zadowoleni, zachwycnęliśmy się emeryturą świeżą, także poznajemy życie świeżych emerytów, wobec tego poznajemy również Ustroń. No, zobaczymy. No. Niczego. Może rodziny, ale mam nadzieję, że za chwilę przyjadę. O. Czyli niczego. Nie. Dobrze się żyje, dobrze się mieszka, jest okej. Okay. Tak, ma pani rację, jest okej. Okay. Mnie już niczego. Proszę pani, mnie niczego już. W moim wieku to już niczego nie brakuje.